Cieszynie zebrały się pododdziały Straży Pożarnych Powiatu Cieszyńskiego. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest młodszy brygadier Marek Szalbot. W uroczystości biorą udział pluton honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum, który pełni dzisiaj rolę pododdziału honorowego pod dowództwem druha Stanisława Legierskiego, wójta gminy Istebna, wraz z pocztem sztandarowym Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnych reprezentujące wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego, a także poczet sztandarowy Beskidzkiego Cechu Kominiarzy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich, której dyrygentem jest pan Wojciech Pawlus, natomiast tambur majorem pan Józef Klimurczyk. Szanowni goście, szanowni strażacy, dziękuję, że po raz kolejny raz możemy wspólnie się spotkać, aby uczcić ten wyjątkowy dzień, Dzień Strażaka. Wasza obecność cieszy mnie ogromnie i jest dla mnie wyrazem szacunku dla naszej codziennej służby. Dziękuję za wasze nieustanne wsparcie i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszej społeczności. Chciałbym dzisiaj podkreślić, jak ogromne ważne jest wzajemna współpraca i zrozumienie pomiędzy instytucjami, służbami, ale przede wszystkim pomiędzy ludźmi, którzy je tworzą. To właśnie dzięki tej współpracy utrzymujemy wspólnie wysoki poziom bezpieczeństwa i rozwijamy nasz potencjał ratowniczy. Dzięki szczodrości i zaangażowaniu wielu instytucji oraz samorządów lokalnych mogliśmy w minionym roku zrealizować zakup 7 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych, które znacząco podnoszą naszą zdolność operacyjną i skuteczność działania. Lekkie samochody obecnie znajdują się na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych z Ustronia Centrum, Skoczowa, Chybia, Simoradza. Natomiast wozy średnie zasiliły jednostki ochotniczych straży pożarnych z Kisielowa, Kaczyc, Koniakowa Centrum. Ponadto udało się nam doposażyć jednostki ochotniczych straży pożarnych w kłady ratownicze, które trafiły do Mnicha, Pierścica, Puńcowa, Wisły Centrum, Wisły Malinki oraz Koniakowa Centrum. To zasługa współpracy i wspólnych wysiłków oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszej społeczności. Natomiast szeregi Państwowej Straży Pożarnej zostały zasilone w 2 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, ciężki i średni, które w obecnej chwili znajdują się na wyposażeniu jednostki numer 2 w Skoczowie. Wspomniane pojazdy zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu oraz montażom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wkładowi własnemu samorządów lokalnych, gmin oraz środków własnych. Dzięki temu wsparciu możemy sprostać rosnącym wyzwaniom i zagrożeniom, jakie stoją przed nami każdego dnia. Dlatego też w imieniu całej społeczności strażackiej chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do pozyskania każdego sprzętu pożarniczego. Szanowni Państwo, szanowni goście, patrząc wstecz na miniony rok, nie możemy nie zauważyć ogromnej liczby interwencji, z jakimi mierzą się strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. To aż 3417 zdarzeń, do jakich zostaliśmy zadysponowani na terenie naszego powiatu. Tak znacząca liczba interwencji stawia nasz powiat na 5. miejscu w województwie śląskim pod względem wyjazdów do zdarzeń. Przed nami znajduje się tylko Częstochowa, Bielsko-Biała, Katowice oraz Gliwice. Dzięki wam, drodzy strażacy, niezmiennie udaje się nam zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu. Niewątpliwie nowoczesny sprzęt, kłady ratownicze, czy też nowe samochody są niezwykle istotne dla naszej służby. To one stanowią narzędzie, które umożliwiają nam skuteczne ratowanie życia oraz zmienia w sytuacjach kryzysowych. Jednakże równie ważnym, a może nawet ważniejszym elementem naszej służby jest człowiek. Dobrze wyszkolony strażak. Dobrze wyszkolony strażak to nie tylko osoba, która zna się na obsłudze sprzętu czy technik ratowniczych. To także człowiek o silnym charakterze, który potrafi zachować spokój i zimną krew w sytuacjach kryzysowych, podejmując szybkie i trafne decyzje. To osoba, która posiada nie tylko umiejętności techniczne, ale również empatię
i gotowość do pomocy innym w najtrudniejszych chwilach. Dlatego też w służbie strażackiej kładziemy ogromny nacisk na ciągłe doskonalenie się i podnoszenie kwalifikacji naszych strażaków. Inwestujemy w szkolenia, w kursy, warsztaty, aby zapewnić naszym strażakom najwyższy poziom wiedzy i umiejętności. Dzisiaj z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że cieszyńscy strażacy z determinacją i poświęceniem stawiają czoła każdemu wyzwaniu, gotowi narazić swoje życie dla dobra innych. I z tego miejsca, drodzy strażacy, z całego serca wam dziękuję. Oprócz ratowników, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, równie ważną rolę odgrywają funkcjonariusze, którzy telefonicznie przyjmują zgłoszenia, przeprowadzają kontrole, zajmują się tematami operacyjnymi, kadrowymi, księgowymi, czy też kwatermistrzowskimi. Dziękuję wam za ten codzienny, często niedostrzegany trud i chcę, abyście wiedzieli, że doceniam waszą pracę i gorąco za nią dziękuję. Chciałbym również skierować słowa podziękowania do naszych samorządowców, ponieważ w celu utrzymania odpowiedniego poziomu gotowości niezbędne jest ciągłe inwestowanie. Często budżety, które posiadamy, nie pozwalają nam na realizację wszystkich potrzeb. Co roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zwraca się do samorządów z gorącą prośbą o finansowanie. Przekazywane środki na fundusz wsparcia przeznaczamy na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu, środków ochrony osobistej, czy też wydatki bieżące. Dziękuję bardzo wszystkim wójtom i burmistrzom za okazywane wsparcie. Na zrozumienie potrzeb możemy również liczyć ze strony Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które w poprzednim roku dofinansowało kwotą 115 tysięcy złotych budowę nowej siedziby komendy oraz 50 tysiącami złotych zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki numer 2 w Skoczowie. Panie Starosto, gorąco dziękuję. Z tego miejsca chciałbym również serdecznie podziękować przedstawicielom służb współdziałających za ich codzienną pomoc i wsparcie. Mam nadzieję, że jesteście tutaj nie tylko z urzędniczego obowiązku, ale przede wszystkim jako nasi przyjaciele. Dziękuję wam i liczę na dalszą współpracę. Szanowni Państwo, w bieżącym roku planujemy zakończyć inwestycję pod nazwą budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą przy ulicy Motokrosowej. Mam nadzieję i jestem tego pewien, że przyszłoroczne obchody Dnia Strażaka odbędą się już na placu przed nową komendą na ulicy Motokrosowej. Inwestycja ta ciągnie się już bardzo długo i najwyższy czas ją finalizować. W obecnej chwili ogłoszone mamy przetargi na wykończenie, wyposażenie, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego. Na ten cel przesunięte zostały środki z innych, nierozpoczętych inwestycji w województwie śląskim. Za to serdecznie dziękuję śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu, starszemu brygadierowi Wojciechowi Kruszkowi i zapewniam, iż dołożę wszelkich starań, aby do końca roku zakończyć szczęśliwie to zadanie. Przy tej okazji również bardzo chciałbym podziękować wojewodzie śląskiemu oraz marszałkowi województwa śląskiego za zrozumienie, przychylność oraz okazywane wsparcie finansowe. Szanowni goście, drodzy strażacy, pragnę także wyrazić najszczersze gratulacje dla tych z naszych koleżanek i kolegów, którzy za chwilę zostaną uhonorowani awansami oraz odznaczeniami. Wasze osiągnięcia są dowodem niezwykłej determinacji, poświęcenia i zaangażowania w służbę społeczeństwu. Niech te wyróżnienia staną się dla was motywacją do dalszego rozwoju oraz do jeszcze większego zaangażowania w służbę. Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować za przybycie wszystkim naszym gościom, posłom, samorządowcom, dyrektorom, komendantom, przedstawicielom instytucji współdziałających, wszystkim strażakom oraz druhom ochotniczych straży pożarnych. Gorące podziękowania kieruję również do pocztów sztandarowych, plutonu honorowego z Koniakowa Centrum oraz orkiestry dętej
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich, a także kapłanom, którzy za chwilę odprawią modlitwę w naszej intencji. Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania pragnę skierować do Was wszystkich serdeczne życzenia. Niech Wasza droga będzie wypełniona wytrwałością i siłą, które towarzyszą każdemu prawdziwemu strażakowi w codziennej służbie na rzecz drugiego człowieka. Niech Wasze serca biją z determinacją i poświęceniem zgodnie z etosem służby. Niech Wasze życie będzie pełne wyzwań i sukcesów, a duma z bycia strażakiem Waszym motorem do działania w myśl naszej strażackiej dewizy: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zabrania głosu współorganizatora dzisiejszej uroczystości, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Cieszynie, drucha Tomasza Bujoka. Dziękuję bardzo.